W tym nagraniu wytłumaczę Ci, dlaczego cząsteczki różnią się między sobą temperaturą wrzenia. Po lewej stronie widzisz wzór strukturalny propanu, a po prawej aldehydu octowego. Masy tych cząsteczek wynoszą kolejno 3 razy 12 plus 8 razy 1 44 g na mol i 2 razy 12 plus 16 plus 4 razy 1 Również 44 g na mol. Masy molowe obu cząsteczek są takie same. Czy wiesz może, jaki stan skupienia mają te związki chemiczne w warunkach pokojowych? Czy temperatury wrzenia tych cząsteczek różnią się od siebie? Temperatura wrzenia cząsteczek poszczególnych związków chemicznych jest oczywiście uwarunkowana ich masą molową, jednak to nie jedyny aspekt wpływający na nią. Bardzo istotne okazują się być tu oddziaływania międzycząsteczkowe. Jeśli mamy do czynienia z cząsteczkami o ciekłym stanie skupienia, to aby przeprowadzić je w stan pary, potrzebujemy do tego pewnej, ściśle określonej dla danych warunków, porcji energii. Ta porcja energii jest niezbędna do rozerwania oddziaływań międzycząsteczkowych. Zatem im silniejsze są oddziaływania, tym więcej potrzeba energii do ich zerwania, a co za tym idzie, tym wyższa jest temperatura wrzenia danego związku chemicznego. W poprzednich nagraniach omówiłam już różne oddziaływania międzycząsteczkowe. Mówiliśmy na przykład o siłach van der Waalsa, mówiliśmy o dipolach indukowanych, gdzie chwilowo utworzony dipol w jednej cząsteczce powodował powstanie dipolu w drugiej cząsteczce. A to z kolei. Prowadziło do oddziaływania elektrostatycznego między tymi indukowanymi dipolami. Jeśli pomiędzy cząsteczkami propanu i pomiędzy cząsteczkami aldehydu octowego występowałyby jedynie oddziaływania dipol indukowany, dipol indukowany, to wtedy, przez wzgląd na zbieżną wartość masy molowej, akurat te związki chemiczne miałyby zbliżoną wartość temperatur przejść fazowych w tym także temperatury wrzenia. Jednak okazuje się, że nie jest to prawda. Temperatura wrzenia propanu przy ciśnieniu atmosferycznym wynosi około minus 42 stopni Celsjusza. Natomiast temperatura wrzenia aldehydu octowego to około 20 stopni Celsjusza. Różnica jest znacząca. Dlaczego zatem aldehyd octowy ma o tyle wyższą temperaturę wrzenia? Najprawdopodobniej jest to związane z występowaniem innych oddziaływań międzycząsteczkowych, a nieżeli siły dyspersyjne Londona czy też siły Van der Waalsa. Grupa aldehydowa zbudowana jest z atomu tlenu i atomu wodoru, i grupa ta jest połączona przez atom tlenu z atomem węgla. Jak porównamy wartości elektrojemności tych atomów, to okazuje się, że mamy tu do czynienia Związaniem kowalencyjnym spolaryzowanym. Wiązanie to jest spolaryzowane w kierunku atomu tlenu. W tym miejscu dochodzi do częściowej separacji ładunków w cząsteczce aldehydu. Nie jest to separacja chwilowa, tylko jest to separacja stała, więc ta cząsteczka jest dipolem. W związku z tym ta cząsteczka będzie oddziaływać z kolejną cząsteczką aldehydu octowego. Ta część ujemna będzie oddziaływać z częścią o cząstkowym ładunku dodatnim drugiej cząsteczki. W przeciwieństwie do słabych oddziaływań dipoli indukowanych, czyli chwilowych dipoli, jakimi mogą stać się cząsteczki propanu, cząsteczki aldehydu octowego, to trwałe dipole. A oddziaływania między tymi dipolami nazywamy oddziaływaniami dipol-dipol. Oddziaływania dipol-dipol są silniejsze niż oddziaływania dipol indukowane, dipol indukowane. Stąd też potrzeba więcej energii, aby te oddziaływania rozerwać, żeby cząsteczki mogły przejść ze stanu ciekłego w stan gazowy. Jeśli potrzebna jest większa energia, to tym samym wyższa jest temperatura wrzenia aldehydu octowego niż propanu.